Język to wielofunkcyjny narząd, który pozwala nam wyraźnie mówić, cieszyć się smakiem ulubionych potraw czy ułatwić połykanie, ale może także, czego większość z nas prawdopodobnie nie wie, podpowiedzieć nam, że konieczna jest wizyta u lekarza. Różowy i gładki, jeśli twój język wygląda tak, jak na powyższym obrazku, czyli, nie ma na nim plam, przebarwień oraz mocnego białego osadu, jest za to pełen malutkich brodawek, kubków smakowych, oznacza to, że prawdopodobnie nic złego nie dzieje się w twoim organizmie. Jednak według Women's Health, jeżeli jest on zbyt gładki, może okazać się, że cierpisz na niedobór niektórych witamin. Czerwony i mięsisty, jasno-czerwony język, według Cleveland Clinic, jest oznaką niedoborów witaminowych, np. witaminy B12 czy kwasu foliowego. Dlatego warto zastanowić się nad wprowadzeniem do swojej diety większej ilości zielonych warzyw, szczególnie tych liściastych. Faliste krawędzie po bokach. Dr Jeremy Kaslow twierdzi, że jeżeli zaobserwujesz u siebie na języku podobny obrzęk postaci falistych krawędzi, może to oznaczać, że masz jakieś zaburzenia w pracy tarczycy. Dlatego powinieneś zwrócić uwagę, czy na twoim ciele nie pojawia się dużo siniaków, nawet po lekkich uderzeniach, czy nie jesteś ciągle zmęczony lub czy nie wypada ci ostatnio więcej włosów. Najlepiej, jeżeli jak najszybciej udasz się w takim wypadku do endokrynologa. Obrzęk języka może świadczyć także o odwodnieniu organizmu. Dlatego zwróć uwagę na to, czy na pewno pijesz zalecaną ilość wody w ciągu doby. Pęknięcia, taki stan języka może być objawem choroby autoimmunologicznej, jednak niekoniecznie musi to być coś groźnego. Takie pęknięcia mogą pojawiać się, kiedy jesteśmy młodzi, a wraz z procesem dorastania, a później starzenia się, mogą się powiększać. Najlepiej jednak, jeśli wybierzesz się do lekarza lub przy najbliższej wizycie u stomatologa pokażesz mu swój język. Brązowa lub czarna powłoka. Jeżeli twój język jest czarny lub brązowy, może to oznaczać, że za mało dbasz o higienę jamy ustnej. Jednak taki problem może pojawić się także i u pacjentów z cukrzycą, osób przyjmujących antybiotyki czy u osób w trakcie chemioterapii. Jeżeli jednak nie masz żadnego z powyższych problemów, to prawdopodobnie pora, aby w ruch poszła szczoteczka do zębów oraz nić dentystyczna. Białą powłoka. Jeżeli na twoim języku wystąpiła grubsza biała powłoka, to powinieneś udać się do lekarza. Bardzo prawdopodobne, że masz problem z pleśniawką. Z kolei jeśli palisz papierosy, a wystąpił u ciebie taki mocny biały nalot, to niezwłocznie udaj się do lekarza. Może być to oznaką leukoplakii, czyli zmiany przedrakowej. Zmiany lub owrzodzenia. Takie zmiany mogą być oznaką stresu, ale i raka. Owrzodzenia znikają zazwyczaj w ciągu tygodnia, ale mogą też występować kilka dni i do tego być bardzo bolesne. Jeśli taki stan będzie się przedłużał lub będzie bardzo bolesny, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Warto od czasu do czasu przyjrzeć się swojemu językowi, aby skontrolować, czy wszystko jest w porządku.